baśnie dla bezsennych. Noc 105. Co może uchronić przed apokalipsą? Tylko amulety firmy Ross and Simpson. No i jak? Dobrze wyszło? A kolory mogłyby być ostrzejsze. Specjaliści od bar stwierdzili, że właśnie takie zestawienie wywołuje zgrozę, która w zderzeniu z obrazem amuletu stanowi najlepszą ofertę dla reklamy. To twoja działka, Wendy. Ja zajmuję się sprzedażą. Interesują cię obroty z ostatnich dni? Wiem, że są duże, Ted. Olbrzymie. Na samym zachodnim wybrzeżu podwoiliśmy liczbę punktów sprzedaży. Dostawcy nie nadążają z realizacją zamówień. Ale transport przedłuża realizację. Jaki transport, Wendy? Od dawna nie produkujemy amuletów w południowej Afryce. Tłuką to u nas, w Nowym Meksyku, Kalifornii. Maszyny podrabiają rękodzieło tak doskonale, że Benvenuto Cellini poszedłby z torbami. A ludzie kupują. Jak zwariowani. Nawet jeśli nie wierzą, że do końca świata zostało tylko parę miesięcy. Marcin Wolski. Ostateczny interes. Schyłki wieków mają w sobie coś krańcowego. Atmosfera dekadencji łączy się z histerią. Przerafinowanie z terroryzmem. Powracają stare przepowiednie. Mnożą się cuda, a katastrofy żywiołowe układają się w cykl znaków zapowiadających rychły koniec. W tych ciekawych dniach ludzie dzielą się zazwyczaj na trzy grupy. Na niedowiarków kompletnych, półniedowiarków, którzy wprawdzie głośno nie wierzą, ale wolą się asekurować, oraz tych, którzy gotowi są zrobić interes nawet na końcu świata. Do ostatnich należała grupka młodych ludzi skupionych wokół Teda Rossa, którzy w ciągu paru miesięcy rozkręcili amuletowy interes na wielką skalę. Nie było to jakieś pokątne sprzedawanie apokaliptycznej bibuły czy świętych konterfektów. Rozwinięto gigantyczną i świetnie pomyślaną kampanię reklamową. Koniec świata poprzedzić miało przyjście Antychrysta, a dopiero potem bitwa pod Armagedonem miała rozstrzygnąć losy świata. Jak jednak uchronić się przed diabłem, ergo nie znaleźć się wśród potępionych? Prorocy zalecali godziwe życie, modlitwę, wstrzemięźliwość, skruchę, ale nie były to sposoby najchętniej kupowane przez społeczeństwo pigułek, pastylek i proszków z krzyżykiem. Południowoafrykańskie amulety na wielką skalę? Jesteś szalony, Ted. Na bazarach idą dobrze. Ale kiedy ruszę z dużą kampanią reklamową, wyśmieją nas. Zdemaskują cuda, które rzekomo zapewniają nasze figurki. A część może i wyśmieje, ale część na wszelki wypadek nabędzie. A poza tym, co byś powiedziała o manewrze uprzedzającym? Co przez to rozumiesz, Ted? No, na przykład symulowane ataki przeciwko nam, które z łatwością obalimy. Nic tak nie buduje autorytetu, jak głupie napaści. Ty cwaniaku, ty łotrze! Pochlebiasz mi. Ale czy nie odczuwasz lęku? Przecież to, co robimy, jest straszliwie chamskim numerem, Ted. A kogo mam się bać? W Boga nie wierzę. A gdyby był, zaproponowałbym mu 30% udziałów w interesie. I udało się. W ciągu kilku miesięcy niewiele znacząca firma stała się kontynentalnym potentatem. Zainteresowanie wykazywały rynki południowoamerykańskie i europejskie. Idzie świetnie, ale
Kiedy miną wszelkie terminy, a nic się nie wydarzy, interes spadnie i będziemy skończeni w oczach tych milionów, które nabraliśmy. Ależ za pieniądze, które zarobimy, nabędziemy nowe twarze, nowe życiorysy i nowe firmy, które pozwolą nam żyć w komforcie do końca życia. A potem? No, nie bądź idiotką, Wendy. Kiedy potem? I tak wszystko rozwijało się wspaniale, aż do pewnego październikowego dnia. Przyjechał do pana ten gość z Europy, szefie. Niech wejdzie. Dobry wieczór. Ach, witam pana serdecznie, panie Renard. Proszę usiąść. Życzy pan sobie kawy czy czegoś mocniejszego? O, dziękuję za wszystko, ale muszę jedno sprostować. Nie nazywam się Renard. O, to drobiazg. Ale jeśli posiada pan upoważnienie z waszej firmy... Moja firma nie wystawia upoważnień i chciałbym porozmawiać o czymś zgoła innym. Nie o sprzedaży na rynku europejskim? Nie interesuje mnie sprzedaż. W takim razie bardzo przepraszam, ale ja nie mam czasu na pogawędki. Panno Watson... Siadaj, Ross! Siadaj! Co pan zrobił? Nie mogę poruszyć ręką ani nogą. Mały trik zawodowy. Ale skoro tak ci zależało na przedstawieniu, bardzo proszę. Jestem diabłem. Co? Diabłem, biesem, czartem, kusym, złym, jak pan woli. Istnieje mnóstwo nazw. Posiadam też wiele imion, ale nie zamierzam obarczać ci pamięci. Pan się wygłupia. Wiem, że jesteś niewierzący. Mam ci powiedzieć od kiedy? Pamiętasz to popołudnie, kiedy zamiast na lekcję religii poszedłeś z kolegami nad rzekę? Co robiliście potem? Najpierw zbiorowe palenie trawki, potem... masturbacja. Oj, byłeś jednym z nich, tak? A może mam mówić o twojej pierwszej żonie? O tych wszystkich niezliczonych zdradach zakończonych przez Betty połknięciem potrójnego opakowania prochów? Co ona pisała na kartce? Co ona pisała? Kochać to umieć wybaczać. Nie potrafię ani jednego, ani drugiego. Ja spaliłem tę kartkę. Ale zostawmy te wszystkie niemiłe wspomnienia. W gruncie rzeczy moje przybycie powinno być faktem radosnym. Diabeł. Przybywam z gratulacjami od zwierzchności, od średniowiecza. Nikt nie wykonał dla nas solidniejszej roboty. Co? Nie rozumiem. A gdzie pańska inteligencja, Ross? Ja wiem, że nie wierzy pan w Boga, w szatana, w koniec świata, pańskie prawo. Ale załóżmy, że jest to prawdą i że ten koniec się zbliża. Naprawdę? Chwilowo to czysto teoretyczne założenie. W każdym razie po stronie dobra i zła trwa przegrupowanie sił przed ostateczną rozprawą. I co w tym momencie pan robi? Pan... pomnaża nasze szeregi. Nie, to już bzdura. Jeśli jesteś diabłem, to wiesz, że produkujemy tandetne figurki bez żadnych właściwości. Nie są one w stanie nikomu pomóc, a tym bardziej zaszkodzić. O, zbytek skromności, panie Ross. Zapomina pan o jednym. Nabywca figurek grzeszy przeciwko pierwszemu, najważniejszemu przykazaniu. Nie będziesz miał bogów. Ej, i tak dalej. Zabezpiecza się pańskim gadżetem i uważa, że to wystarczy. Lekceważy autorefleksję, skruchy, pokutę, modlitwę. Czy pan wie, że do dziś pańskie zabiegi przysporzyły nam 4,5 miliona nowych klientów? Tych, co umrą w grzechu?
cholera. Przybyłem rozmawiać o nagrodzie. Oczywiście nieba nie mogę panu zapewnić, ale gwarantuję najlepsze towarzystwo w najzimniejszym kącie podziemi i trochę rozrywek na całą wieczność. Na całą? No więc jeszcze raz gratulacje, panie Ross. Właściwie powinienem mówić do ciebie Ted. Tak, trzymać. I zniknął. Bez śladu. Ted Ross wpatrywał się przez moment ogłupiały w fotel, na którym siedział gość. Pozostało tam jedynie ciepłe wgłębienie w skórze obicia. Szef spółki Rose & Simpson otworzył barek, nalał pełną szklankę whisky i wychylił duszkiem. Potem podszedł do okna. Vis-a-vis znajdował się niewielki kościółek. Dawniej nigdy nie nawiedzały go tłumy, ale pierwsze tygodnie końcoświatowej psychozy gromadziły tam moc wiernych. Teraz placyk znów świecił pustką. Przeszła tylko jakaś staruszka, dwoje dzieci. Boże, Boże, co ja zrobiłem? Wariowałeś, Ted? Nie możesz mi tego zrobić. Nie możesz tak nagle opłacić czasu w telewizji i wystąpić na najważniejszych kanałach z równie idiotycznym apelem. Ale ja mam na to środki. Ale to wywoła odwrotny efekt. Zawołasz: ludzie, amulety nie są nic warte, koniec świata się zbliża, biegiem do kościółka. No i co? I co? I wywoła to odwrotny skutek. Choć z handlowego punktu widzenia bardzo dla nas korzystny. Nie, nie, ty niczego nie rozumiesz. To nie jest kolejny chwyt reklamowy. Ja zamykam interes. Wszystkie zarobione pieniądze przekazuję na wspólnoty różnych wyznań. Nie poznaję cię, Ted. Jedna wizyta faceta, który podaje się za diabła i robi parę prostych trików, a ty, zdeklarowany ateista, stajesz się ze strachu nawróconym grzesznikiem. Może, może, może. Jestem taki sam jak większość naszych klientów. Oni kupują amulety na wszelki wypadek. I ty na wszelki wypadek wolisz zatrzymać tak świetnie prosperujący interes. Ty mały kanciarzu! Ale możliwe, że jestem zbyt małym kanciarzem. Ale co innego jest okantować ludzi na trochę szmalu, a co innego skazać miliony na potępienie. Ale jest jeszcze czas, żeby to naprawić. Jeśli myślisz, że ci na to pozwolę, to bardzo się mylisz. O, interesy zmieniły cię, Wendy. Na szczęście nie masz nic do gadania. Tak? Tak, kaseta z nagraniem jest już w telewizji. Telekst z poleceniem zamknięcia sprzedaży w drodze. A listy do banków gotowe do wysłania. Ted, ty nie zrobisz mi tego. A co, przeszkodzisz mi, Wendy? Przecież to ty miałaś największe skrupuły. A może tylko udawałaś? Może bardzo polubiłaś zbytek i sukces? Ted. Odwołaj emisję. Grozisz mi pistoletem? Kretynko, przecież nie wiesz nawet, jak się nim posługiwać. Masz! Masz! Co to? Kule się mnie nie imają. Nie imają. Teraz już wierzysz? Wokół Rossa powstało coś w rodzaju niewidzialnego pancerza. Kule ześlizgiwały się po nim, rykoszetowały, niszcząc obicia i sprzęty biurowe. Zabiję cię! Nie! Ostatni strzał miał fatalny skutek. Rykoszetująca pod dziwnym kątem kula ugodziła w podstawę wielkiego żyrandola, który runął w dół. Wendy! Wendy!
nie! Wspólniczka nie żyła. Likwidacja firmy zajęła parę tygodni, po czym Ross opuścił metropolię, udając się do odległego Eremu, gdzie na poście i modlitwach miał zamiar oczekiwać ostatecznych rozwiązań. Niektórzy twierdzili, że miał czekać bardzo długo, bo gdzieś na górze nastąpiło kolejne odroczenie terminów. Jestem z ciebie zadowolony, mój mały. Efekty są nadspodziewane. Odwrócenie niekorzystnych tendencji wśród ludu. Same zyski w bilansie moralnym. No, a śmierć tej Wendy? To czysty przypadek. Uważam, że twoje działanie było obrzydliwe. Obrzydliwe. Przecież gdybym się zjawił u Rosa w normalnym stroju roboczym, tej sukni ze skrzydełkami, nie uwierzyłby mi. Podając się za agenta konkurencji, byłem dla grzesznika absolutnie wiarygodny. A myślałem, że odrzuciliśmy na zawsze zasadę, cel uświęca środki. Zasadę tak, oczywiście. Ale czytałeś ostatnie rozporządzenie, że w celu usprawnienia walki ze złem w przypadkach szczególnych możemy posługiwać się metodą twórczej prowokacji. Niebo nad Edenem różowiało. Stary Archaniu z westchnieniem zamknął księgę bilansową. Może rzeczywiście masz rację. Może walcząc ze złem, dobro musi się nieuchronnie trochę przybrudzić. A nowe metody muszą się pojawiać nawet w takim interesie z tradycjami jak nasz. W słuchowisku Marcina Wolskiego ostateczny interes wystąpili Ewa Kania, Juliusz Berger, Marek Obertyn, Włodzimierz Press i Henryk Talar. Realizacja akustyczna Jacka Kacperka. Opracowanie muzyczne Andrzeja Złomskiego. Reżyseria Jana Warenyci. Dobranoc.